ludziom się myli, że sexy dziewczyna to jest modelka. Modelki to w ogóle nie jest sprawa o seksie. To nie są sexy dziewczyny na wybiegu. I teraz co się zmienia ostatnio? Kiedy widzimy jakieś i pokazy, i reklamy, i to widać też już u was, pojawia się, że taka... ten storytelling, który można powiedzieć... Tak, kontrowersja jakiś... idąca, bądź jakaś historia, która niesie uczestnika, prawda? Tak, czyli mamy teraz dziewczynę, która wygrała 11, czyli Klaudia Nieścier. I no, dziewczyna, którą ja zobaczyłam w jakimś chyba pytanie Dzień dobry TVN była. No i to już mnie tak zainteresowało, bo nie poczułam tego, co w niej może być wyjątkowego, że to sprawiła. Potem zaczęłam oglądać, zaczęłam troszkę rozumieć, chociaż ja tam bardziej zaczęłam sekundować może sama, że nikczemnego wzrostu jestem tej ślicznej misi, która tam odpadała w tych pokazach, ale też Natalia, ale też tych dwóch chłopców, szczególnie ten Borys nieprawdopodobną. Prawda? To jest coś spektakularny uważam. Do dziś jakby tutaj uważam, nie do zapomnienia twarz. Tak, Borys Barhan. Taki w ogóle niepozorny chłopak. A zrobił wrażenie rzeczywiście. Maciek, przeraźliwie wysoki, bo przy nim naprawdę jest niekomfortowo stać, będąc facetem, no bo stoisz koło niego i tak rozmawiasz z uniesioną głową. No Michalina, no prześliczna. Wiesz, ale powiem ci szczerze, do Michaliny przywarło coś takiego w trakcie, że jest niziutka. Ale ona ma 75 zajść. No tak, no wiesz, ale powiem szczerze, że widząc Michalinę, nigdy ci by nie przyszło do głowy ją zmierzyć. Wiesz, no bo to jest tak, że jak przychodzi dziewczyna i jest taka nie do końca, to szukasz, a ile ona ma wzrostu? No tyle, no za mało. Wiesz, wymówek. Ale przy Michalinie to raczej myślisz na ten temat, żeby, a damy jej wyższe buty i będzie świetnie. Wiesz, i tylko nie dlatego, że ona musi być wyższa, tylko dlatego, żeby nie wyglądała w trakcie wyjścia do finału na najniższą. No bo to wtedy dziewczyna, która jest, wiesz, no modelki muszą być takie same i to wygląda cudownie na wybiegu. Jak wychodzi ci piękny finał i idą takie te gazele, suną przez ten wybieg. No oczywiście to już teraz jest niemodne, niefajne, nie okej. Natomiast no to zawsze wyglądało pięknie. No i uważam, że modelka to też nie jest tak, że my sobie możemy wybierać, kto jest modelką. No to nie jest tak, że wybierasz. Modelką trzeba być, po prostu. Trzeba mieć charakter, charyzmę, spektakularność jakąś. To nie chodzi o urodę finalnie, bo tak naprawdę ludziom się myli, że sexy dziewczyna to jest modelka. Modelki to w ogóle nie jest sprawa o seksie. To nie są sexy dziewczyny na wybiegu. One nie, wiadomo, że czasem potrzebujemy czy do pięknej bielizny, czy do strojów, no ale to jest jakby inny casting. Ale bardziej też powiedziałabym pewnej zmysłowości, a nie takiej seksualności. Dokładnie, nie wszystko jest seks. Po prostu czasem zmysły są ponad tym i bardzo często, i to lepiej działa, tylko ludzie sobie nie potrafią zdać z tego sprawy. To nie jest tak, że takie nieseksowne modelki miałeś, a takie seksowne miałeś. To nie o tym jest. I to jest dziwne, no bo to jest tak jakby nagle patrzeć, czy wszyscy strażacy są sexy i nadają się do kalendarza, wiesz, takiego z tymi gołymi strażakami, co tam się na licytacje charytatywne jakieś robią. No nie, to też nie jest o tym. To jest o facecie, który potrafił gasić pożar i ma merytoryczną do tego wiedzę. No modelka też musi wiedzieć, jest taki wybieg, tak się idzie, jest, nie wiem, te przebiórki, masz 30 sekund na zmianę, no to też jest wszystko wiedza praktyczna, no naprawdę. Tak, a jeśli mówimy o tym, to były pierwsze inne modelki, były te modelki, które pozowały w Playboyu, czy też jeszcze w dawnych czasach znajdowały się w jakichś takich magazynach, i to też nie były modelki, tylko to były fotomodelki, no bo jakby musimy to naprawdę rozdzielić i oddać szacunek tym dziewczynom, których praca wcale nie jest taka łatwa, to nie jest tak, że one wchodzą na casting, siedzą 3 godziny, ktoś ich masuje, ktoś je maluje, ktoś je czesze, robią z nich cuda, przebierają w sukienki, ona odpoczywa, je winogron, pije szampana i wychodzi na wybieg. To wcale tak nie jest. To jest tak, że ona nie śpi do 3, do 4 w nocy, bo ma castingi, przymiarki, poprawki. Rano o 6 musi być gdzieś tam. W międzyczasie musi się zdrowo odżywiać, zadbać o ciało i lecieć na do kolejnej pracy. No, a czasem jej jeszcze mówią, dobra, to dziękujemy ci. Mimo tych wysiłków wszystkich. Tak, no. Czym to praca, która wiąże się z wieloma czasami upokorzeniami. To jest tak, że nikt nie ma dla ciebie czasu. Tych modelek jest bardzo dużo. I to jest tak, przychodzi ci, nie wiem, 50 modelek na casting, no to nie masz dla każdej 5 minut. masz 30 sekund i mówisz, okej, nie, dzięki, ty zostajesz, ty wychodzisz. I nie dlatego, że nie masz dla nich szacunku, tylko robisz swoją pracę. Tak jak ja mam wykonać swoją pracę, tak i ona ma wykonać swoją pracę. To nie jest to, że ktoś nie szanuje tego zawodu, bo szanuje i naprawdę trzeba o tym wiedzieć, że to jest ciężki zawód.